Jeśli ktokolwiek z Państwa miał jeszcze wątpliwości, czy Trzecia Rzeczpospolita jest organizacją przestępczą o charakterze zbrojnym, no to właśnie dzisiaj uzyskał potwierdzenie i to z najwyższego autorytetu, mianowicie od Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny wydał mianowicie wyrok stwierdzający, że rabunek 130 miliardów złotych z otwartych funduszy emerytalnych na rzecz ZUS-u był zgodny z konstytucją. Nieważne, czy to prawda, czy nie, jeżeli z konstytucji można wysnuć wniosek legalizujący taką kradzież z uchwałą, no to nie ma lepszego dowodu, że Trzecia Rzeczpospolita, której aktem założycielskim jest właśnie Konstytucja z 1997 roku, ma charakter organizacji przestępczej o charakterze zbrojnym. Charakterystyczne jest to, że Trybunał Konstytucyjny resztki przyzwoitości próbował ochronić resztki przyzwoitości, stwierdzając, że jedna rzecz jest niezgodna z konstytucją, mianowicie reklamowanie, zakaz reklamowania otwartych funduszy emerytalnych. Proszę Państwa, no jeszcze by tego brakowało, żeby złodziej się reklamował. To rzeczywiście tutaj się Trybunał musiał zreflektować jakoś. No i mamy to, co mamy. Proszę Państwa, przypomina mi ten wyrok taką dyskusję, jaką kiedyś w 1997 roku, kiedy ta reforma emerytalna tworząca trzy filary weszła w życie, uczestniczyłem w dyskusji telewizyjnej w Łódzkim Ośrodku Telewizyjnym. No i tam był profesor Hauser, pani minister Lewicka i pani Ewa Tomaszewska, która wtedy, ta działaczka Solidarności, która wtedy została posłanką Akcji Wyborczej Solidarność. No i oni, jak to fachowcy, przerzucali się tam informacjami, pierwszy filar, drugi filar, trzeci filar, a ja tak siedziałem i wreszcie pani redaktor się nade mną zlitowała, pyta, czy ja nie chciałbym czegoś powiedzieć. Ja powiedziałem, że nic nie chciałbym powiedzieć i korzystam tylko tutaj z obecności, chciałbym skorzystać z obecności pani Ewy Tomaszewskiej wśród nas, ja ją znam jako uczciwą kobietę, to ona nam powie prawdę, jak ja ją o coś zapytam. No więc pani Ewa Tomaszewska pokraśniała z zadowolenia na taką recenzję, pani redaktor mi pozwoliła zadać pytanie, więc zadałem pytanie pani Tomaszewskiej, czyją własnością będą środki zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych. Na co pani Tomaszewska powiedziała, że będą własnością ubezpieczonego, czyli tego klienta ubezpieczalni. Ja powiedziałem wtedy, ach, to świetnie, jeśli na przykład zatem on postanowiłby wyruszyć w podróż dookoła świata, no to przyjdzie do tego otwartego funduszu emerytalnego, poprosi o wypłacenie mu pieniędzy, no i oni mu wypłacą bez mrugnięcia okiem. Na co pani Tomaszewska powiedziała, że mu nie wypłacą. Ja mówię, jak to właścicielowi na jego żądanie nie wypłacą jego pieniędzy? Na co pani Tomaszewska odpowiedziała, bo każdy by tak chciał. No na pewno każdy by tak chciał, ale od razu wyszło szydło z worka, kto tak naprawdę będzie tymi pieniędzmi najpierw zarządza, a potem po prostu położy na nich łapę. Zapowiedzią tego, co się później miało stać, był wyrok Sądu Najwyższego, jeśli dobrze pamiętam, z czerwca 2008 roku, stwierdzający, że środki zgromadzone na otwartych funduszach emerytalnych stanowią fundusze publiczne. No więc od razu się wyjaśniło, że to nie są żadne, że to nie jest żadna własność żadnych ubezpieczonych, tylko po prostu organizacja przestępcza o charakterze zbrojnym, tworząc sobie pozory legalności, najzwyczajniej w świecie dokonała na niesłychaną skalę rabunku swoich obywateli. Proszę Państwa, to jest takie spektakularne potwierdzenie tego, cośmy zawsze podejrzewali, że Trzecia RP to jest po prostu organizacja przestępcza o charakterze zbrojnym. Teraz mamy urzędowe, sądowe potwierdzenie tego z Niezawisłego Trybunału Konstytucyjnego. Tam podobno były jakieś różnice zdań, bo są wota
separata. No ale wyrok to wyrok, prawda, prawomocny i tyle. Więc nie ma co tutaj jakimiś wątpliwościami jeszcze się karmić. Natomiast no, warto zwrócić uwagę na moment, w którym to potwierdzenie o przestępczym charakterze III Rzeczypospolitej się dokonało. Otóż dokonało się ono w momencie, kiedy cały kraj, nie wyłączając pani Beaty Szydło, zastyga w oczekiwaniu, jakiż to rząd zostanie powołany już wkrótce. Najwyraźniej pani Beata Szydło też tego nie wie. No to rzuca pewne światło na sposób wykonywania przez nią funkcji premiera. Będzie to, zdaje się, druga edycja Kazia Marcinkiewicza naszego, żeby tylko się tak nie skończyło jak z Izabelą. No ale to zobaczymy. Natomiast o czym innym chciałem powiedzieć, proszę Państwa, w związku z zapowiadaną zmianą rządu czekają nas bardzo dramatyczne historie. Otóż w bezpieczniackich watach z tych wszystkich tajnych służb dobiegają skrzydlate wieści, że generałowie podają się do dymisji. Myślę, że na generałach się nie skończy. Szef BOR-u się podał do dymisji. Słychać, że pan generał Hunia albo już się podał, albo rozważa dymisję. Ja, jak generałowie, no to w ślad za generałami pójdą pewnie i pułkownicy, a w ślad za pułkownikami pójdą i podpułkownicy. Schodzą najwyraźniej do podziemia. Do podziemia w charakterze żołnierzy wyklętych, którzy będą bronili demokracji przed podnoszącym głowę faszyzmem. A odpowiednią legendę spreparuje im Żydokomuna, to znaczy Michnikowszczyzna, bo Michnikowszczyzna już tam strasznie się niepokoi, już jest cała Gazeta Wyborcza, jest na nie, więc wyobrażam sobie, jaką drżączkę, mikrocefale muszą przeżywać w związku z tym, że ze spodziewaną zmianą rządu. No więc generalicja bezpieczniacka schodzi do podziemia w charakterze żołnierzy wyklętych. Michnik im będzie preparował legendę razem z pozostałymi odłamami Żydokomuny. No i proszę Państwa, myślę, że na tym się nie skończy, bo jeśli prawdziwe są, okażą się fałszywe pogłoski, jakoby ministrem obrony narodowej w nowym rządzie pani Beaty Szydło nie miał być Antoni Macierewicz zamiast pobożnego posła Gowina, no to wydaje mi się, że Soldateska przyjmie tę nominację z taką słabo maskowaną niechęcią. Kto wie, czy nie dojdzie do felonii, nie tylko wobec rządu pani Beaty Szydło, ale i wobec prezydenta, który przecież no też chyba się melduje panu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Pan Jarosław Kaczyński zameldował się swojemu bratu Lechowi Kaczyńskiemu, który patrzy na nas z nieba. No i w ten oto sposób mamy nową hierarchię, nowa hierarchia nam się rysuje. Proszę Państwa, z takim namaszczeniem, że tak powiem, niebieskim. No, myślę, że w związku z tym należy się spodziewać wojny Żydokomuny z Kościołem katolickim, dlatego że no, jedną z niewielu rzeczy, które ten rząd będzie mógł zrobić, to będzie zahamowanie, a może nawet odkręcenie tych wszystkich postępackich wynalazków, tych genderactwa i tego typu rzeczy. No i polityki historycznej, korekta polityki historycznej, czy nawet radykalna zmiana polityki historycznej, czyli akurat obydwie dziedziny, w które zaangażowana jest Żydokomuna. Nic dziwnego, że Gazeta Wyborcza, żydowska gazeta dla Polaków, jednym susem wskoczyła do pierwszego szeregu przeciwników nowego rządu, którego składu przecież jeszcze nie znamy. Widać wyraźnie natomiast, że
aparat biurokratyczny państwa będzie rozbudowany, bo tam zapowiadane są nowe ministerstwa, na przykład Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Kolonialnej, no i tego typu jeszcze nowe ministerstwa, Ministerstwo Energetyki, na którego czele prawdopodobnie stanie pan Piotr Naimski. No, krótko mówiąc, trzeba nowe żerowiska stworzyć w ramach frumentacji dla zaplecza politycznego, no i te żerowiska będą tworzone. Soldateska nie może, nie miałaby nic przeciwko temu, gdyby nie to, że obawia się złowrogiego posła Antoniego Macierewicza na stanowisku ministra obrony narodowej. Wolałaby na pewno pobożnego posła Gowina, no ale nie wiemy, jaką decyzję w sercu swoim pan prezes Kaczyński podejmie. Także szeregi, w rezultacie szeregi żołnierzy wyklętych mogą się znacznie powiększyć. Kto wie, czy nawet jakaś partyzantka miejska nie zostanie utworzona. No i wtedy będziemy mieli walkę z reakcyjnym podziemiem. Proszę Państwa, kto by się spodziewał, że taka powtórka z historii może nam grozić. No, ale niektóre historyczne koncepcje, nawet jak się odleżą kilka tysięcy lat, to powracają w postaci czkawki. Viktor Orban, węgierski premier Viktor Orban, bo nie jakiś polityk kawiarniany, tylko taki polityk, który coś tam przecież musi wiedzieć. Rozwiedka węgierska jakieś informacje mu dostarcza. Otóż Viktor Orban powiedział, że słynny finansowy grandziarz, zwany filantropem, czyli Jerzy Soros, stoi na czele spisku wymierzonego w Europę, a związanego z imigrantami. Otóż rzeczywiście coś chyba jest na rzeczy, bo te transporty imigrantów muszą być przez kogoś finansowane, więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby były finansowane przez filantropa właśnie, który najwyraźniej na starość dopuścił sobie do głowy, że przyczyni się albo nawet będzie autorem Wielkiego Izraela. Chciałbym przypomnieć, że według przekazu biblijnego Stwórca Wszechświata zawarł z Żydami taki oto kontrakt, że jak Żydzi się będą go słuchać, to on w nagrodę przyzna im, przydzieli im terytorium od Wielkiej Rzeki Egipskiej do rzeki Wielkiej, rzeki Eufrat. Na tym obszarze, czyli od Nilu do Eufratu, na tym obszarze leży kilka współczesnych państw. Egipt, Liban, Syria, Jordania, no i Irak. I w związku z tym, jeżeli te właśnie kraje poza Jordanią zostały wtrącone w stan krwawego chaosu, a ten krwawy chaos stał się pretekstem do tego, żeby uchodźcy stamtąd uchodzili. Wśród uchodźców około 70% to są młodzi mężczyźni, którzy nie ukończyli jeszcze 30 lat, więc jeżeli młodzi mężczyźni z tamtych terenów przeniosą się do Europy, no to tym łatwiej będzie zrealizować koncepcję Wielkiego Izraela. No, nie wiem, czy taki trzeźwy grandziarz finansowy jak Jerzy Soros na starość dopuszcza sobie tak eschatologizmy, ale wykluczyć tego nie można. Jak powiadają Rosjanie, każdy durak po swojemu umarł chodzić, no więc być może, że on właśnie tak. No a może to mieć, ponieważ on ma duże możliwości sprawcze, może to mieć opłakane konsekwencje dla całej Europy. Nawet nasza złota pani może zachwiać się w swojej posadzie. No nie mówię, że w posadach, tylko na posadzie kanclerzycy niemieckiej, no a wtedy oparcie straci nasz Donald Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej i będzie musiał wrócić na ojczyzny łono, gdzie czekają go paroksyzmy, bo jak zostanie w ramach dążenia do prawdy, zostaną ujawnione wszystkie stenogramy z posadami,
podsłuchów, no to nie wiem, w jaką myślą dziurę premier Tusk będzie musiał się schować. Pierwsze pytanie co do kadencji prezydenta. Czy powinna być limitowana na szczeblu państwowym? I czy klauzula wieku jest słuszna? Bo patrząc na niektórych polityków, można dojść do wniosku, że z wiekiem się nie mądrzeje. A druga sprawa jest taka, co do pańskiego projektu. Czy co by się stało, jeśli Senat ustaliłby składkę na państwo na zbyt niskim poziomie, na takim niskim, żeby państwo nie mogło się bronić przed wrogiem zewnętrznym? O, Senat mógłby to skorygować w górę, wie pan, nic by... Zawsze można, prawda? Senat... Nie, to wie pan, zakładam, to może jest założenie zuchwałe, ale zakładam, że większość takich działaczy samorządowych to są ludzie porządni, to są, wie pan, patrioci, którym zależy na tym, żeby Polska tam jakoś przetrwała, no, żeby Polska nie zginęła. Uprzejmie to zakładam. No bo jak tak nie jest, to wie pan, to w ogóle nie mamy o czym mówić. To likwidujmy państwo i przestańmy się bawić w jakieś tam reformy. Nie chodziło o tym, czy lokalny patriotyzm nie przezwyciężył w ogóle tego państwowego, powiedzmy. Wie pan, powiem tak, że w miarę wzrostu wolności z reguły wzrasta odpowiedzialność. Jeżeli ode mnie nic nie zależy, to właściwie nie czuję się za nic odpowiedzialny, prawda? Natomiast jeżeli ode mnie zależy dużo, na przykład czy państwo przetrwa, czy nie, no to ja, wie pan, staram się podejmować decyzje z rozwagą. Znowu uprzejmie zakładam. Ja wiem, że nie we wszystkich przypadkach to założenie wytrzymałoby próbę konfrontacji z rzeczywistością, ale no jakieś założenia trzeba poczynić. Mówię, jeżeli by przyjąć, że wszyscy są łajdakami, złodziejami, którzy nic o niczym innym myślą, jak to państwo najszybciej rozkraść, to mówię, nie zawracajmy sobie głowy, likwidujmy państwo i tyle. No. Albo wynajmijmy je, wypuśćmy je w arendę jakiemuś Żydowi, na przykład Benjaminowi Netanyahu, i niech on się nami zajmuje, a my tam jakoś będziemy tego. No. Więc wie pan, bo przed taką alternatywą stoimy. Trzeba sobie. Ja zdaję sobie sprawę, że nie ma idealnych rozwiązań. Każda propozycja rozwiązania ustrojowego ma swoje wady, ma swoje różne ryzyka, ale na jakieś ryzyka trzeba pójść. Nie ma innej możliwości. I jakieś założenia wstępne. Ja wstępnie zakładam, że większość Polaków to są ludzie normalni. No bo jak nienormalni, to jak to wariaci jesteśmy, no to już nie ma. Co tam, to dajmy sobie spokój, grillujmy i tam piwko i tak dalej. Proszę bardzo. A co z kadencją prezydenta? Z kadencją prezydenta. Nie, nie wydaje mi się, wie pan, żeby tu, bo być może, że w miarę tam starzenia się to człowiek głupieje, ale niektórzy nie głupieją. Nie, tak, nie, ale dlaczego? Wojże Leński nawet w literaturze funkcjonuje, gdy się człowiek robi starszy, wszystko w nim po trochu parszy, powiada poeta. Ale to, nie, ale to są wyjątki od reguły i weźmy takiego polityka niemieckiego, który był, został, karierę zrobił właściwie już w bardzo podeszłym wieku, mówię o Konradzie Adenauerze. I to był polityk, no, dla Niemiec zbawienny. To dla nas to może, my to oceniamy go trochę inaczej, ale z punktu widzenia interesów państwa niemieckiego, z punktu widzenia niemieckiej racji stanu, był to po prostu mąż opatrznościowy. A to już miał prawie 80 lat wtedy. Także powie pan, nie ma. Myślę, że to by było, zresztą bardzo trudno byłoby to z punktu widzenia takich tych obyczajów antydyskryminacyjnych, wie pan, że no, od kiedy się głupieje. Nie, ja nie twierdzę, że paraliż postępowy najrzadziej się trafia głowy, tylko no ja na przykład mam 69 lat.
Mógłbym być jeszcze politykiem, czy już nie? Oczywiście. A, no to jak daleko przesuwamy te granice? Ale czy granica jest potrzebna? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Wie pan, jeżeli jest powszechne głosowanie, no to koń jaki jest, każdy widzi. Wystąpiłby taki kandydat, wie pan, na prezydenta, zacząłby mówić głupstwa, chociaż no, po takim doświadczeniu z Lechem Wałęsą, to rzeczywiście pewna ostrożność jest tutaj zalecana, ale to wie pan, przypadek Lecha Wałęsy nie jest, to ja nie chcę tutaj go dyskredytować. To jest ilustracja potęgi propagandy. Potęgi propagandy. Lech Wałęsa to jest ilustracja potęgi propagandy. I wie pan, ale proszę zwrócić uwagę, że oto to jasne, że kiedy ten dopalacz został wyłączony, to Lech Wałęsa dostał 1%, jak się stało następnego, czar prysnął natychmiast. Czar prysnął 1%. Ale jak wie pan, dopalacz był włączony, to tam mnóstwo ludzi by się dało pozabijać dla niego. Dobrze, a co z wynika liczby kadencji? Też ja jestem, wie pan, zwolennikiem rządów o długiej kadencji. Rządów o długiej kadencji. Nie uważam, żeby tam trzeba było. No tam w ogóle to jest taki, znaczy był taki, znaczy jest nadal, tylko że nikt tego nigdzie nie zrealizował. Taki pomysł na reformę parlamentaryzmu, który przedstawił Fryderyk von Hayek. Otóż on był, tak jak wielu ludzi, zaniepokojony pogarszającym się stanem prawa. Z roku na rok coraz gorsze, coraz głupsze prawo, coraz bardziej szkodliwe dla ludzi, niebezpieczne to już się staje. I Fryderyk von Hayek wpadł na pomysł, żeby dokonać reformy parlamentaryzmu. Dwie izby parlamentu. Pierwsza izba, on nawet się nie odważył na zamach na powszechne głosowanie. Tak odważny to nie był. Powszechne głosowanie, jasne, tak. Ale tak, dwie izby parlamentu. Pierwsza izba rządowa, tak zwana, która by była wybierana w taki sposób, jak jest, i takie by miała kompetencje, jakie ma, z wyjątkiem jednej kompetencji. Nie mogłaby ustanawiać prawa. Bo od ustanawiania prawa. Tam by się zajmowała pornografią polityczną, no wszystkim tym, a za wyjątkiem ustanawiania prawa. Bo od ustanawiania prawa byłaby druga izba, Izba Praw, która by już była rzeczywiście inaczej zorganizowana. Po pierwsze, bardzo wysoki cenzus wieku do biernego i czynnego prawa wyborczego, 45 lat. No, zakładał Hayek, że człowiek, który ma 45 lat, to ma doświadczenie życiowe, coś tam powinien wiedzieć. Jak to jest właściwie szczyt możliwości intelektualnych, fizycznych, jeszcze wie pan, jest w dobrej formie i tak dalej. Krótko mówiąc, tacy ludzie powinni ustanawiać prawa. I kadencja takiego posła do Izby Praw byłaby długa, 15-letnia, ale mógłby tylko raz kandydować. Mógłby tylko raz kandydować. Co więcej, nawet jakby ktoś nie kandydował, to głosować też można by było tylko raz w życiu na takiego kandydata. Kto by skończyłby 45 lat, mógłby wziąć udział w wyborach do Izby Praw, ale tylko raz w życiu. Dzięki temu Fryderyk von Hayek zakładał, że takie osoby głosowałyby no, z namysłem. Bo jak ktoś, powiedzmy, to tak jak z małżeństwem, jak się może rozwieść tam 10 razy w każdego roku, no to tam nie przywiąże uwagi. A jak tam na całe życie, no to się zastanowi przynajmniej. Potem może zrobić głupstwo, owszem, ale się zastanowi, prawda? Więc na tym to jest oparte, na takich założeniach. No i co 5 lat odnawiałaby się 1/3 składu tej Izby, ale każdy by odsiedział swoje 15 lat tam w tej Izbie. Dlaczego? Nie mógłby kandydować po raz drugi. Raz i koniec. Więc powiedzmy, że ktoś w wieku 45 lat by został wybrany. Kończyłby kadencję, jak miał 60 lat. No, to jeszcze nie jest tam jakiś wiek podeszły, ale już tam, nie wiem.
O co chodziło? Żeby zniechęcić tych ludzi do ustanawiania prawa pod kątem swoich doraźnych interesów. Tylko pod kątem potrzeb państwa na dłuższą metę. To by sprzyjało, bo gwarancji by nie było tam prawdopodobnie, też sporo idiotów tam się znalazło, ale panowałby taki nastrój, że no, trzeba pod kątem potrzeb państwa długookresowych prawa ustanawiać. I to właśnie o to chodzi, żeby tak prawodawcy myśleli. Jeszcze nikt nie zastosował tego modelu, ale sam jako model jest ciekawy.